Witamy w Narodowym Centrum Edukacji Żywieniowej. Znajdziecie tu Państwo wiarygodne i praktyczne informacje na temat żywności i żywienia. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia cyklu wywiadów, w których doświadczeni naukowcy, lekarze i dietetycy z Instytutu Żywności i Żywienia dzielą się z Państwem swoją wiedzą w zakresie żywienia ludzi zdrowych i chorych. Miliony Polaków zmagają się z nadwagą lub otyłością. Wielu z nich latami walczy, odchudza się. Niestety większość też trwałego sukcesu nie odnosi. Chciałem zapytać panią doktor, dlaczego tak trudno jest zmienić złe nawyki żywieniowe? Zazwyczaj te złe nawyki żywieniowe są dla nas bardzo atrakcyjne i mamy je przez długie, długie lata. W związku z tym trudno nam się z nimi rozstać. Poza tym nowa dieta wnosi jakieś restrykcje, mniejsze bądź większe, w związku z tym też nam się trudno z tym pogodzić. Czasami mówimy, że albo nawet bardzo często nie mamy czasu na przygotowanie odpowiedniego posiłku czy zorganizowania odpowiedniego rytmu dnia. Również możemy mówić o czymś takim jak droga dieta. Dla wielu osób po prostu zalecane produkty zbyt dużo kosztują albo są trudno dostępne. Niektórzy, co się może wydawać dziwne, mogą mieć problem z realizacją diety poprzez nieumiejętność chociażby przygotowywania jakichś posiłków. Także tych różnych problemów, trudności jest wiele. I bardzo często są one dla nas po prostu usprawiedliwieniem, bo włączenie jakiejś diety, zastosowanie jej jednak wymaga od nas pewnego wysiłku. No właśnie, zwłaszcza, że ostatnio coraz więcej się mówi o takim uzależniającej sile tego smacznego, niezdrowego jedzenia. Czy jest rzeczywiście siła dowodów, które potwierdzają taką tezę? Jeśli chodzi o właśnie takie przyzwyczajenia czy uleganie, to jest takie troszeczkę uleganie modom. Na pewno oczywiście ten nasz kolejny smak, który sprzyja jedzeniu tego typu potraw, na pewno nie sprzyja odchudzaniu i zastosowaniu odpowiedniej diety, ale to jest kwestia ilości. Jak możemy powiedzieć za WHO, każdy produkt ma swoje miejsce w diecie, to oczywiście, że to nie jest powiedziane, że my nie możemy czegoś takiego w ogóle nigdy w życiu zjeść. Tylko jest kwestia, jak często i ile. No dobrze, pani doktor, ale nurtuje mnie to pytanie. Czy tłuszcz, cukier, inne smaczne rzeczy uzależniają ludzi od siebie? Moim zdaniem to jest za dużo powiedziane. Lubimy jeść. Być może jest to kwestia nałogów. Niektóre ośrodki od różnych nałogów są bardzo blisko siebie umiejscowione w mózgu. Tutaj jeszcze badania trwają, w związku z tym nie powiedziałabym, że to jest tym zasadniczym elementem. Po prostu nam to smakuje i szukamy niezależnego czynnika, na którym moglibyśmy zrzucić swoje upodobania. No właśnie, a też spory udział w tym ma chyba psychologia, bo często się mówi o takim zajadaniu stresu, prawda? Co wiemy na temat tego kompulsywnego jedzenia? Rzeczywiście możemy zajadać stres. Większość ludzi, która ma problemy, zajada, bo jedzenie było przyjemnością albo jedzenie było jakimś wynagrodzeniem doznanych krzywd, zwłaszcza coś słodkiego, prawda? Jeżeli dziecko płacze, to bardzo często dostaje jakiegoś cukierka, batonika i to się utrwala. I szukamy tych po prostu elementów, które by nas uspokoiły. I w związku z tym osoba, która jest w stresie, bardzo często nie zwraca uwagi na to, co je. Po prostu chwyta wszystko, co jest pod ręką, co jest w lodówce. Natomiast oczywiście jest druga grupa, zdecydowanie mniejsza osób, które przestają jeść. I ani jedno, ani drugie nie jest dobre. Mhm.
Powiedziała Pani, że zgodnie z zaleceniami WHO dla każdego produktu jest miejsce w diecie, ale chciałbym zapytać Panią właśnie o dawanie słodyczy dzieciom jako prezent, jako nagroda. Czy to nie jest błąd wychowawczy popełniany przez rodziców? Moim zdaniem dawanie prezentów w postaci słodyczy raz na jakiś czas, nie wiem, przy okazji świąt, prawda, czy jakichś imienin, ale nie przy każdej wizycie na przykład babci, prawda? Natomiast najlepiej dzieciom słodycze zamieniać w postaci owoców, a taki słodki dzień, bo wiadomo, że będą sięgały, zrobić jeden, że tak się wyrażę, pod kontrolą. Dlatego, że wtedy dzieci wiemy, ile zjadły, co zjadły, możemy na to zwracać uwagę, żeby te słodycze były przynajmniej dobrej jakości. Proszę powiedzieć, dlaczego ludzie ulegają tym nowinkom, nowościom, modom żywieniowym? Moda, jak sama definicja mody, jest krótkotrwała, prawda? W związku z tym te diety też są zazwyczaj na krótki czas. Łatwiej jest coś wdrożyć na krótko, niż zastosować na stałe. Poza tym atrakcyjność, bo moja koleżanka, mój kolega stosuje, w związku z tym dlaczego ja nie? Celebryci stosują. Celebryci stosują i rozpowszechniają w tej chwili w dobie mediów elektronicznych mody żywieniowe, no można powiedzieć, wręcz są czasami przekleństwem. Ale moda żywieniowa to między innymi coś takiego, że dodajemy jakiś składnik, prawda? Ocet, czerwona herbata, to jest takie coś wspaniałe i w związku z tym ma nam pomóc we wszystkich naszych trudach i dolegliwościach. Czasami po prostu też pod wpływem mody rezygnujemy, na przykład z glutenu, jest to bardzo częste w tej chwili, czy z laktozy. Niektórzy rezygnują z niektórych produktów, na przykład z ziemniaków, z pieczywa, ale o dziwo nie rezygnują ze słodyczy. Te im nie szkodzą. W związku z tym właśnie moda zazwyczaj jest po prostu popularna. Ludzie chcą ją zastosować, ale niestety może być niebezpieczna i o tym warto powiedzieć, dlatego że nie wszyscy mogą zastosować daną dietę. Nie każda dieta proponowana jest dietą zdrową i można osiągać efekty. Można na przykład chudnąć, tylko nie będzie to zdrowe chudnięcie. Kiedy człowiek postanowi, że chce jednak coś w swoim życiu zmienić, porzucić te złe nawyki, zacząć się zdrowo odżywić z różnych powodów, bo to czasami jest choroba, czasami jest właśnie dobry przykład kogoś, albo też wręcz moda na zdrowe żywienie, bo taka moda ponoć się dzisiaj w Polsce szerzy, co zresztą należy pochwalić. To jakie rady by Pani dała tym osobom, jak się pozbyć tego balastu, tych kajdan, tych starych przyzwyczajeń? Jest to bardzo trudne, dlatego że jak wspominałam, jest to bardzo atrakcyjne dla danej osoby, dlatego to stosuję, prawda? W takiej praktyce proponuję stopniowe wdrażanie różnych zmian, nieradykalne. No są osoby, które radykalnie coś zmieniają i rzeczywiście im się to udaje. Natomiast my musimy taką dietę, taki sposób polubić. I w związku z tym to stopniowe wdrażanie jest dużo korzystniejsze na trwałość danego zachowania. I ważne jest po pierwsze, żeby rozpocząć w ogóle, prawda? Dlatego, że najtrudniejszy pierwszy krok. I nie stawiajmy sobie bardzo dużego kroku, że ja muszę schudnąć, bo nie wiem, zaczyna się właśnie jakieś plażowanie, 10 kg w ciągu 3 miesięcy. Pomijam, że to jest niezdrowe, ale jest naprawdę bardzo trudne do wykonania. Jeżeli ja sobie założę, że chudnę do 4 kg na miesiąc, to jest i zdrowe, i jest do wykonania bez jakichś drastycznych metod, które jest to po prostu, może być to model, dzięki któremu ja schudnę te 4 kg i będę mogła to stosować dalej bez uszczerbku dla zdrowia. Bo na przykład zrezygnuję ze słodyczy, słodkich napojów czy nadmiernej ilości tłuszczu. Czy Pani zdaniem osoba, która chce taką walkę podjąć i skutecznie ją zrealizować z nadwagą, otyłością lub innymi
swoimi złymi nawykami lub ze złymi nawykami żywieniowymi, które prowadzą do tych stanów, czy jest w stanie sobie sama z tym poradzić, czy musi, czy powinna na tym pierwszym etapie pójść do specjalisty? Bardzo dobrze jest skorzystać z porady specjalisty, z porady lekarza i z porady dietetyka. I wziąłabym jedną i drugą poradę na równi postawiła. Lekarz stawia diagnozę, dzięki czemu dietetyk jest w stanie ułożyć odpowiednią dietę. Dlatego, że nie wszystkie produkty dla danej osoby, na przykład w danym okresie odchudzania, bo będzie miała podwyższony poziom na przykład kwasu moczowego. I pewne produkty są ograniczane w diecie do momentu, kiedy się ten kwas moczowy nie znormalizuje. W związku z tym tutaj ścisła współpraca lekarza i dietetyka jest jak najbardziej wskazana, ale właśnie korzystania z tych dwóch osób, można powiedzieć, i na samym początku, i w trakcie, i nawet po, aby uzyskać tą trwałą zmianę, żeby korygować przynajmniej u dietetyka te swoje jakieś postępowania dietetyczne, bo pojawiają się nowe produkty, konsultowania. Warto jest po prostu skorzystać z porady fachowców. Jeżeli sami sięgamy po taką dietę, to w zasadzie bezkarnie możemy odstawić słodkości pod każdą postacią i napoje również, i ograniczyć praktycznie do minimum ilość tłuszczu. Z innymi produktami powinniśmy zgłosić się do fachowców. Pytanie tylko, czy lekarz i dietetyk wystarczą jako ten team wspierający osobę pragnącą zmienić złe nawyki, bo to często jest problem motywacji, prawda? I dzisiaj rozwija się taka dziedzina, nazywa się psychodietetyka. Ona wskazuje, że być może pomoc psychologa byłaby też wskazana. Jak najbardziej tak, zwłaszcza jeżeli mamy emocjonalne problemy, jeżeli zajadamy stres, czy też nie dojadamy stresu, bo w dwie strony to może działać. Jeżeli mamy problem z tym, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, co jest dla mnie ważne i dlaczego, czyli o tą motywację postępowania, to warto sięgnąć właśnie po poradę do dietetyka, do lekarza i oczywiście do psychologa, który jak gdyby ustawi nam tą hierarchię ważności dla nas bardzo ważną i w ten sposób zmotywuje i umożliwi nam to działanie. Ja myślę, że to jest właśnie bardzo ważne, żeby tą kompleksowość podejścia do tej wojny ze złymi nawykami właśnie stosować. I zresztą realizowany przez Instytut Żywności i Żywienia szwajcarsko-polski projekt Zachowaj Równowagę pokazał, że skuteczne odchudzanie wymaga zaangażowania właśnie zespołu specjalistów, prawda? W naszym przypadku to był lekarz, dietetyk, psycholog i jeszcze rehabilitant, bo jeszcze aktywność fizyczna przecież jest w tym wszystkim ważna. Jak najbardziej tak. I to jest właśnie tak, że my Polacy mamy poczucie, że znamy się na żywieniu, znamy się na medycynie, ale chodzi o taką głęboką wiedzę, bo mogą być mody żywieniowe, mogą być mody aktywności fizycznej, a nie wszystko dla nas będzie dobre. W związku z tym nam jest ta interdyscyplinarność bardzo potrzebna, czy jak teraz jest modny, można powiedzieć, taki coach, prawda, personalny do aktywności fizycznej. Czemu nie? Dlatego, że właśnie ta drużyna może nam naprawdę pomóc w tym, że dobierzemy odpowiednią dietę, odpowiednią aktywność fizyczną do naszego aktualnego stanu zdrowia. Na koniec, jakby Pani może miała jakąś taką, nie wiem, czy złotą radę, czy może jakieś takie skuteczne, sprawdzone techniki, o których Pani wie, które dla takich osób właśnie walczących z nadmiernymi kilogramami można by było polecić? Znaczy ja swoim pacjentom, w zależności od pacjentów, polecam, żeby właśnie rozpoczęli, zawsze szukamy tego pierwszego kroku, który byłby łatwy dla pacjenta, że na przykład pacjent, który ma zjadać 5 posiłków, ale omija śniadanie, jakże ważne, prawda, to mówię, że najpierw jogurt przez jakieś 2-3 tygodnie, później dodajemy jakieś owoce, niedużą ilość. A za jakieś 2-3 tygodnie następne dodajemy na przykład płatki.
robi nam się z tego pełne śniadanie, a przechodzi to bezboleśnie i staje się, można powiedzieć, już tym pierwszym elementem. Jest to już sukces, który będzie budował następne sukcesy, oby były to takie właśnie małe. Jeżeli pacjent przychodzi i mówi, że ale pani doktor, ja nic nie jadłem, absolutnie, ja w ogóle nie podjadam, robimy coś takiego, że jest dzienniczek aktywności fizycznej i dzienniczek spożycia. Pacjent, można powiedzieć, młody, korzystający z aplikacji mobilnych, może właśnie skorzystać z czegoś takiego. Starszy pacjent w sposób tradycyjny przychodzi na przykład do dietetyka, który na pierwszy rzut oka już mu pokaże pierwsze błędy. Więc jest to właśnie no, taka kolejna metoda. Ja też mówię pacjentowi, żeby zadeklarował swoim bliskim, co zrobi. Dlatego, że lubimy dotrzymywać słowa. Jeżeli nie dotrzymujemy tego słowa, to się czujemy niekomfortowo wobec siebie i wobec osób, którym to zadeklarowaliśmy. Możemy też jeszcze spróbować z takiej metody za i przeciw. Co ja zyskuję, jeżeli ja zastosuję tę dietę? Obniżam kilogramy, mam lepszą sylwetkę, lepiej się ruszam, mam cukier dobry, mam cholesterol dobry, kwas moczowy dobry. A jak tego nie zastosuję, no to tracę, a nikt nie lubi tracić. W związku z tym warto po prostu stawiać sobie małe, realne cele, które doprowadzą nas do tego głównego, zasadniczego, o który nam chodzi. Każda wielka podróż zaczyna się od pierwszego małego kroczku. Dokładnie. Pani doktor, wspomniała Pani o aplikacjach mobilnych, to polećmy może widzom, że jeżeli szukają takiej rzetelnej aplikacji, która ułatwi im właśnie wdrożenie zdrowego stylu życia, zdrowego żywienia, aktywności fizycznej, to eksperci właśnie Instytutu Żywności i Żywienia opracowali taką aplikację, nazywa się ona Asystent Zdrowego Żywienia. I naprawdę warto z niej skorzystać. Warto, polecam, dlatego że jest ona bardzo, można powiedzieć, mobilna, ponieważ obejmuje nie tylko te produkty, które znajdują się w tej aplikacji, ale możemy sami wzbogacać ją o nowe produkty. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję.